Ja się głęboko zastanawiałem na tym, jaka kara byłaby taka adekwatna do jakby zadośćuczynienia ludziom, którzy po pierwsze nie mają tego splendoru stając na podium, czyli mówimy tu na przykład o człowieku, któremu został przyznany złoty medal, a miał do tej pory srebrny, to teraz zagranie Mazurka Dąbrowskiego, wysłuchanie jego przy wrzawie, przy tam kibicach, te łzy, które płyną pod szczęścia, które płyną podczas zawodów, cały splendor i wykorzystanie jakby marketingowe, jeżeli ktoś jest zwierzęciem marketingowym, wracając do Polski z sukcesem, jakim jest Mistrzostwo Olimpijskie, można wykorzystać to w zupełnie jakiś medialny super sposób, więc tutaj ma pewno kara finansowa. Według mnie, w moim odczuciu, powinno być naliczane według jakiegoś tam harmonogramu i spłacone to wraz z odsetkami z powództwa cywilnego, bo jednak niewątpliwie krzywdę wyrządził ten sportowiec, który dopuścił się tego grzechu. Natomiast no, innych rzeczy nie da się zapłacić. To są rzeczy niepoliczalne. Jeżeli chodzi o tutaj sens materialny, to są tylko i wyłącznie rzeczy duchowe, które gdzieś tam w głębi nigdy nie zostaną naprawione i takie zadośćuczynienie, to nie wiem, chyba facet powinien przyjść i przepraszać na kolanach, kajając się i bijąc w pierś.